kabaret sentymentalnych staruszków przedstawia powroty, czyli winietki nostalgiczne. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z papierami, z nagrami, z kompleksami itp. itd. itp. Uszy mają odmrożone, nosy szalić okulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i dla nich demolaje i Paryże, i Szanghaje. I dla nich bal i ubach, ani lala, ani bubach. ITP, ITD, ITP. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. Ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce. ITP, ITD, ITP. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami. Potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. ITP, ITD, ITP. ITP, ITD, ITP. Za oknami noc, w śniegu górach moc, na drzewach wiś wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum, ach, przyczony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas kimś na bańce. Czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę chwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka Pucio Pucio. Jesteś wydawczasa w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, kiciu, że podrywam cię. A panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził każdy jej gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc, na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabaski, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od przystojnego niewątpliwie pana Mietka Pucio Pucio.
i jesteśmy na wczasach. W tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych, opalamy się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tu przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził każdy jej gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc pokrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista. Że na parkiecie tłum, tłum splecionych tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła. Stop, orkiestra! Teraz dla panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią! Wszystko! Co się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy czasem głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od przystojnego niewątpliwie pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach